tu, w Katedrze Wawelskiej, miejscu uświęconym tak licznymi i wiekopomnymi wydarzeniami, my, skromni przedstawiciele Jakubowej i Wodniackiej braci, pragniemy Bogu powierzyć i Jego niezawodnej opiece polecić wodny szlak do grobu świętego Jakuba w Santiago de Compostela. Wierni wodniackim i pielgrzymim tradycjom naszych przodków, 25 lipca roku Jakubowego 2021 inaugurujemy Camino de Vistula. Udział w dzisiejszym odpuście w sanktuarium świętego Jakuba w Więcławicach Starych traktujemy jako wielki dar łaski przed rozpoczęciem pierwszego flisu świętego Jakuba. Pielgrzymowanie do Santiago de Compostela było bardzo popularne, między innymi z ziem polskich. Wszystkie szlaki jakubowe, które wiodą pielgrzymów do tegoż sanktuarium, są to szlaki lądowe. My, czyli środowisko wiślane polskie, chcę przypomnieć w roku jakubowym pradawną drogę Camino de Vistula, czyli drogę pielgrzymkową wiślaną. Pielgrzymi wsiadali na statki, które wiozły towary do Gdańska i przemierzali tą trasę rzeką Wisłą z przystankami w wielu miejscowościach. Jest 15 miejscowości na szlaku wiślanym, gdzie są kościoły pod wezwaniem świętego Jakuba. W Gdańsku przesiadali się na statki morskie, które z kolei te towary przewoziły do Europy Zachodniej. Jednym z takich portów była La Coruña, z której już jest tylko 3 dni drogi do Santiago de Compostela. Była to droga bezpieczniejsza znacznie niż lądowa, znacznie krótsza, znacznie tańsza. Wielu pielgrzymów z tej drogi korzystało, a my w roku jakubowym chcemy przypomnieć właśnie tą tradycję pielgrzymowania rzeką. Przed chwilą odpłynęła stąd piękna łódź, która popłynie do Dobrzynia. Łódź się nazywa Galar. Na pokładzie tej łodzi znajduje się figura świętego Jakuba, która powinna znaleźć swoje nowe miejsce w Dobrzyniu. Ale dlaczego w Dobrzyniu w ogóle? No, to naprawdę bardzo długa historia, sięgająca XV wieku. Flisacy krakowscy, czyli włóczkowie, pływali stąd ze zbożem aż do Gdańska, przez Dobrzyń, tam też cumowali. No i opowiadali o wcześnicy krakowskiej, założonej w 1364 roku. No i mieli tam w Dobrzyniu bardzo mądrego wójta, a wójt miał bardzo ciekawą świata córkę. Była to niejaka Nawojka, która słuchając opowieści krakowskich flisaków, słuchała również o wspaniałej Akademii Krakowskiej, gdzie można poznawać świat, uczyć się. Przebrała się w strój żaka, dotarła do Krakowa, zapisała się na uczelnię, miała znakomite wyniki, no ale w którymś momencie niestety została zdemaskowana jako dziewczyna, jako kobieta. Było to nie do pomyślenia w ówczesnych czasach. Ukarano ją relegowaniem do klasztoru. No i po tych wielu, wielu latach włóczkowie krakowscy z okazji roku jakubowego postanowili ten dług spłacić i ufundować rzeźbę świętego Jakuba, która właśnie będzie ozdobą miasteczka Dobrzyń nad Wisłą. Rzeźba zostanie przewieziona w przyszłym roku do Santiago de Compostela, tam poświęcona i wróci w piękne miejsce, na piękną panoramę w Dobrzyniu nad Wisłą zostanie postawiona kapliczka drewniana w tradycyjnej formule kapliczki słupowej polskiej i będzie emblematem symbolizującym tenże właśnie szlak Camino de Vistula.